Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry Elite Dangerous. Teraz zajmiemy się permitami. Dlaczego są nałożone na systemy? Dlaczego do niektórych systemów nie możemy wlecieć? Co one przed nami skrywają? Jak ściągnąć te permity? Jak zdobyć stosowne pozwolenia do wlecenia do systemu, do którego wlecieć nie możemy? Tego dowiecie się właśnie tutaj. Zapraszam serdecznie. A teraz przytoczę kilka szczegółowych informacji na temat pozwoleń do wlecenia do konkretnego systemu ze strony internetowej Elite Dangerous Fandom Wiki Permits. Link znajdziecie w opisie. Według świata przedstawionego w Elite Dangerous, zezwolenie to specjalny kod dostępu, który jest pobierany do komputera nawigacyjnego statku, dzięki któremu jest możliwe zaplanowanie i wykonanie skoków nad przestrzeń do odpowiedniego systemu z tak zwanym permitem. Dowódcy, którzy nie mają odpowiedniego pozwolenia, nie mogą wejść do systemu z zablokowanymi pozwoleniami, a także nie mogą wyznaczyć na mapie galaktyki żadnej trasy przechodzącej przez ten system. Co więcej, fleet karierom, lotniskowcom, nie wolno podróżować do wszystkich systemów objętych permitem. Niezależnie od tego, czy posiadamy zezwolenie na wejście w przestrzeń danego systemu, czy też nie. Posiadanie zezwolenia może być udzielane na stałe lub czasowo. Federacja Pilotów jest upoważniona do nakładania ograniczeń na systemy i zamykania systemów na żądanie frakcji lub w odpowiedzi na obecność znacznych zagrożeń. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku systemu z ograniczeniami, decyzją, czy udostępnić zezwolenie społeczeństwu, należy do frakcji posiadaczy zezwoleń. Frakcje posiadaczy zezwoleń, tzw. permitów, które pozwalają na dystrybucję tych swoich właśnie pozwoleń, zazwyczaj ustalają określone kryteria, które dowódcy muszą spełnić, aby je zdobyć. Systemy objęte zezwoleniem, tzw. permitem, mogą oferować ekskluzywne towary, zniżki na stacje i moduły, lub po prostu dostęp do unikalnych lokacji. Ogólnie rzecz biorąc, pozwolenia można uzyskać jedną z trzech metod. Pierwsza z nich i taka, że tak powiem, przychodząca nam najbardziej naturalnie, to jest osiągnięcie wymaganej rangi w Federacji lub Imperium, co daje nam kilka pozwoleń do wlecenia w przestrzeń tychże mocarstw. Jak widzimy, rangi federacyjne pozwalają nam na, gdy zdobędziemy Petty Officer, na wlecenie do systemu Sol. Gdy zdobędziemy Chief Petty Officer, Vega Beta Hydri, Warrant Officer, PLX-695, Assign, ROS-128, Lieutenant, Exbeur i Post Commander do systemu Horse. Zaś dotarcie do rang imperialnych, takich jak Squire, odblokuje nam dostęp do systemu Ahenar, na przykład Baron do Summerland, a Earl do systemu Face. Drugim sposobem jest najbardziej powszechnym. Zdobycie poziomu reputacji sojusznika, ale u pomniejszej frakcji kontrolującej dany system. Spowoduje to, że ugrupowanie zaoferuje misję z zaproszeniem na stacji w systemie znajdującym się blisko systemu z permitem, w którym dana frakcja jest obecna. Ukończenie misji z zaproszeniem odblokowywuje pozwolenie, które da nam możliwość wlecenia właśnie w ten system. Większość frakcji, które rozprowadzają pozwolenia w ten sposób, ma pod stałą kontrolą konkretny megastatek, aby zapewnić pilotom ubiegającym się o misję z zaproszeniem stałe miejsce dostępu do niego. To jest misja, gdzie wbijamy po prostu status Allied. Pojawia się specjalna misja oznaczona łańcuszkiem. Jest chyba bodajże tam napisane Permit Acquisition. Po wykonaniu tej misji ten dodatkowy permit pojawia nam się już w komputerze, w bazie danych i wtedy możemy wlecieć w ten system, tak? Oraz trzecia metoda, dzięki której możemy zdobyć pozwolenie na wlecenie w przestrzeń danego systemu, jest tak zwany Community Goal, czyli
misja społecznościowa, do której się zapisujemy, dzięki której dostajemy permit czasowy podczas trwania tej misji społeczności, podczas trwania tego community goala. No i po zakończeniu właśnie tej misji społeczności zazwyczaj jest nam zabierany ten permit, ale czasami też tak się zdarza, że to pozwolenie zostaje razem z nami, gdy na przykład może być to jedną z kilku nagród oferujących dla wygranej strony danego konfliktu. Według strony internetowej Elite Dangerous Fandom Wiki.com z listą obiektów, na których jest nałożony permit, występuje m.in. Księżyc. Ale gdy wejdziemy w mapę systemu, nie widzimy tej informacji. Zobaczcie, co się stanie, gdy zechce na nim wylądować. Gdy znajdziemy się zbyt blisko powierzchni Księżyca, zostajemy wyrzuceni z Supercruza i przywita nas komunikat Dropping too close. A tak właśnie wygląda ta dziwna kulka zwana Ziemią z orbity naszego Księżyca. Przyleciałem do naszego Układu Słonecznego, żeby wam pokazać, jak wygląda nałożony permit na planetę. Uwaga, planetę, a nie na cały system. W tym celu udamy się do Księżyca Neptuna, Trytona. Na planetę z niewiadomych przyczyn został nałożony permit. Dlaczego, po co, na co, za co? Nie jestem w stanie odpowiedzieć wam na to pytanie. Może wy wiecie? Ja nigdzie nie mogłem się dokopać. Jak go zdjąć i dlaczego on został nałożony? Wydaje mi się, że na tą zagadkę mogą odpowiedzieć już tylko i wyłącznie twórcy gry, ale pewnie zastawili sobie jakąś furtkę na przyszłe dodatki, na przyszłe rozwijanie fabuły. Nie wiadomo, co tam się gotuje i co nam z tego wyjdzie. W lewym panelu możemy znaleźć informacje dotyczących Trytona. I pierwsze zdanie, jakie się tutaj narzuca, to te, że nie mamy pozwolenia, aby wylądować na jego powierzchni. W taki sposób właśnie prezentuje się mapa naszego układu, a w nim mamy Trytona z informacją o nałożonym permicie. Czerwona obwódka sugeruje nam, że nie wylądujemy tutaj na jego powierzchni. Po prawej stronie możemy zauważyć, że do tej lokacji wymagana jest przepustka. No okej, a gdzie możemy znaleźć już odblokowane systemy, żeby porównać, do czego nie mamy i co sobie możemy jeszcze odblokować? W prawym panelu, w zakładce Status, na samym dole wybieramy Permits. Trochę już ich mam, jak widzicie, tak więc chyba coś tam już liznąłem, jeżeli chodzi o zdobywanie pozwoleń na konkretne systemy. Zaraz znajdę takiego, którego jeszcze nie mam. Dzięki temu ja zdobędę pozwolenie na nowy system, a wy zobaczycie, jak je zdobyć. Będę posiłkował się stroną internetową Elite Dangerous Fandom.com Wiki Permits. Cała lista podzielona jest na kilka zakładek i wszystkie systemy są przypisane do którejś jurysdykcji. Mamy systemy niezależne, mamy systemy federacyjne, mamy systemy imperialne, mamy systemy sojusznicze i niezamieszkałe. Dwie ostatnie zakładki to są regiony. Niestety praktycznie każdy jeden ma status nieznany poza Pilots Federation District i local, czyli lokalne ciała niebieskie, takie właśnie jak widzieliśmy, jak Księżyc nasz w Solu i Tryton. Kto wydaje te pozwolenia oraz jakie warunki trzeba spełnić, żeby je dostać? Niestety w tych dwóch ostatnich zakładkach odpowiedzi na te pytania pozostają nam do tej pory jeszcze nieznane. Nie będę tutaj omawiał każdego jednego systemu, tutaj jest pięknie wszystko powiedziane. Szybciorkiem tylko omówimy, co się znajduje w tabeli. System to jest system, do którego wlecieć nie możemy, bo jest okraszony permitem. Permit holder mówi nam, w czyich łapach są, że tak powiem, zaproszenia do tych systemów
Permit requisites, czyli wymagania dotyczące pozwolenia, mówią nam o tym, co musimy wykonać, żeby takie pozwolenie dostać. Benefits and notes. Tu jest opisane, co możemy zyskać, gdy zdobędziemy ten permit. I distance from Sol, czyli dystans od naszego pięknego systemu, w jakim się właśnie znajdujemy. W sensie, wiecie, fizycznie, na Ziemi, teraz, tu, czyli Sol. Zauważyłem, że nie mam pozwolenia do systemu niezależnego Terra Mater, w którym rządzi Brotherhood of Terra Mater. Żeby w ogóle móc wlecieć do tego systemu, musimy z tąże frakcją wejść w stopień sojuszniczy. Musimy wykonywać po prostu dla nich misję i najlepszą nagrodą dla nas będzie zwiększenie reputacji. Gdy osiągniemy status Allied, pojawi się misja, która pozwoli nam zdobyć zaproszenie do właśnie danego systemu. Profit, jaki uzyskamy po wleceniu do systemu, to od razu możemy udać się na lokalny rynek w celu nabycia rzadkiego towaru, jakim są krwawe borówki. Nie pozostaje nam nic innego, jak udanie się do systemu Hecate, w którym właśnie urzęduje Brotherhood of Terra Mater. Jak widzimy, nasz stopień reputacji z tą frakcją jest neutralny. Musimy doprowadzić do sojuszu. Czyli to jest ostatni stopień, najwyższy stopień zaufania, którym może nas obdarzyć dana frakcja. Musimy pamiętać też o tym, że dana frakcja nie musi bytować w jednym systemie, ona może być w kilku. Tak więc w tym wypadku przychodzi nam z pomocą Inara. W zakładce Data, Search Minor Faction i wpisujemy frakcję, która nas interesuje. Po wyszukaniu zjeżdżamy na sam dół i mamy piękną listę wszystkich systemów, w których właśnie bytuje interesująca nas frakcja. Udajemy się do jednych z tych systemów albo szlajamy się po tych systemach, wykonując właśnie misję dla Brotherhood of Terra Matters. Podleciałem do systemu Hecate, żeby zobaczyć, jakie misje oferuje dana frakcja. Tak więc po zadokowaniu wybieramy Mission Board, misję, wyszukujemy na górze interesującą nas frakcję, zaznaczamy delikwenta i wtedy mamy założony filtr tylko i wyłącznie na misję oferującą przez daną frakcję. Już na samej górze ukazuje nam się pierwsza misja właśnie, którą trzyma dla nas Brotherhood of Terra Matters. Po jej wykonaniu odblokujemy właśnie zaproszenie do danego systemu. Ale zanim to nastąpi, musimy podbić trochę reputację. A to oznacza ciężką pracę właśnie dla Brotherhood of Terra Matters. Lecimy z tematem. Na początek, na rozgrzewkę, trzy misje transportowe. Będziemy transportować różne dobra naturalne, jakimi jest jedzenie, ponieważ ta stacja zajmuje się wytwarzaniem jedzenia. Jeżeli mamy taką możliwość, wybierajmy takie misje, w których jedna z opcji nagród będzie reputacja. Ok, wziąłem trzy misje, w których będziemy transportować glony oraz owoce i warzywa. Po małych cięciach pokażę Wam zaraz, jak będę zdawał misję, żebyście zobaczyli, jaki przyrost reputacji daje jedna misja, gdy wybierzemy opcję nagrody, jakim jest zwiększenie tej reputacji. I druga opcja nagrody to komponenty do inżynierki oraz kredyty. Czas dać pierwszą misję. Niestety, jak widzimy, tutaj nie ma możliwości wybrania nagrody jako wzrost reputacji, ale po tym, co wybrałem, wzrosła nam reputacja do Cordial. Jesteśmy na dobrej drodze. Zdajemy drugą misję. Tutaj niestety też nie ma nagrody reputacyjnej, ale powolutku zbudujemy nowy dom. Troszkę tam wzrosło. Ok, jesteśmy na miejscu, tak więc tutaj będziemy mogli wybrać opcję nagrody wzrost reputacji. Nie pieniądze, nie influence. Influence to jest wzrost wpływów w danym systemie danej frakcji, dla której wykonujemy misję. Nas interesuje w tym wypadku reputacja. Zwróćcie uwagę na to, jak mocno to zboostuje naszą reputację u tej jakże naszej kochanej frakcji. No niestety musimy tak dziubać. Dziub, aż nie dojdziemy do
ostatniego stadium, jakim będzie Allied. Zobaczcie, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Six and a half hours later. No i po kilku godzinkach udało się zdobyć ten nasz upragniony status, tak więc my się kochamy, oni nas kochają, wszyscy się kochamy. Tak więc mamy status ally. Zanim odbierzemy upragnioną przepustkę, wytłumaczę wam jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, w jaki sposób można szybko podbić reputację w danej frakcji. Tak więc możemy robić misję, tak jak ja to robię, sprzedawać towar u nich na głównej stacji, w której rządzi dana frakcja, oraz sprzedawać mapy kartograficzne. To nam pozwoli podbić szybko reputację. A teraz, żeby odebrać zaproszenie, wchodzimy w misję, wybieramy interesującą nas frakcję i na samej górze mamy Permits Acquisition Opportunity, czyli możliwość nabycia właśnie przepustki do danego systemu. W dużym skrócie tutaj mamy napisane, że dziękują nam za ciężką pracę w ich imieniu, na ich rzecz i chcą to nam wynagrodzić właśnie przepustką do ich macierzystego systemu. Po kliknięciu Accept Mission w górnym panelu dostaliśmy informację, że odblokował się nam dany system, a w prawym panelu w zakładce Status na samym dole w Permits powinien nam się pojawić Terra Mater System Permit. Jeżeli to się nam nie pokaże, że tak powiem, z buta od razu na raz, wyjdźmy z gry, zalogujmy się jeszcze raz i wtedy na pewno się pojawi. No w tym momencie nie pozostaje nam nic innego, żeby polecieć do tego systemu i zobaczyć, jak on wygląda od środka i zakupić te ich sławne krwawe borówki. Jeszcze na mapie galaktycznej możemy zobaczyć pewne informacje, że dany system jest zamknięty. No ale już nie dla nas. Lecimy po boróweczki. I od razu bez chwili wahania wchodzimy w market. Po prawej stronie widzimy informacje na temat rzadkiego towaru, jakim właśnie są krwawe borówki, które oferują w tym systemie. Kupujemy, odlatujemy powyżej 100 lat świetlnych od systemu i mamy super zarobek na takiej jednej boróweczce. Wiadomo, tona boróweczki nie przewyższy swoją ceną tony platyny bądź tony złota. No ale dla fanu, dla zabicia czasu w Elit, dla zabicia nudy w Elit, warto odblokowywać te systemy. Dla roleplaya ja na przykład odblokowywuję te systemy, bo to jest moim takim, powiedzmy, elitowym hobby. No jeszcze tylko na szybko chciałbym wam pokazać, bo tego wcześniej nie pokazałem, na mapie galaktyki, jak wygląda permit nałożony na konkretny system. Moim kolejnym celem będzie system Tiliala i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy informację, że niestety do systemu nie wlecimy i gdy będziemy chcieli wyznaczyć kurs, komputer pokaże najzwyczajniej w świecie error. Brak możliwości wytyczenia kursu do systemu i przez system. A mnie w tym momencie nic innego nie pozostaje, jak wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście i w razie komentarzy zapraszam do sekcji komentarzy i w razie komentarzy to piszcie. Na razie, cześć!